19-latek, który napadł na właściciela kantoru w Lubawce, jest już w rękach policji. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Do napadu doszło 24 stycznia w Lubawce. Przed południem 19-latek wszedł do kantoru, rozbił młotkiem szybę, za którą siedział 66-letni właściciel kantoru. Młody mężczyzna krzyczał, że to napad. Ukradł 1300 zł i uciekł. Policjanci po kilku dniach zatrzymali 19-latka. Trafił on na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.